ważnego, lekkiego z definicji. Machinima to coraz częściej nie tylko śmieszne filmiki o lekkiej tematyce. Dobrym przykładem jest krótka forma Run autorstwa Davida Gooda. W zasadzie historia jest prosta. Żołnierz idzie pobiegać. Na niebie pojawia się helikopter i ten widok uruchamia w nim wspomnienie o jednej z akcji, podczas której kogoś zastrzelił. Dzisiaj wiele filmów w jakiś sposób gloryfikuje zabijanie. Sprawia, że wydaje się to łatwe. Sam miałem doświadczenia z armią i z moich obserwacji wynika, że wcale tak nie jest. Starałem się sobie wyobrazić, przez co przechodzą żołnierze, kiedy muszą robić takie rzeczy. Bo przecież to nie zawsze jest czyste. Nie zawsze dobry gość zabija tego złego. Nie chciałem tego idealizować, tylko pokazać takim, jakie jest. David Good jest profesjonalnym twórcą animacji, który sięgnął po Machinimę, bo po prostu łatwiej ją stworzyć. Tym samym Machinima przestała być tylko prostą zabawą fanów gier wideo i trafiła już na takie festiwale filmowe jak Sundance Film Festival czy polski ARS Independent. Wirtualna rzeczywistość wchodzi na srebrny ekran i to bez pomocy znanych aktorów. Właściwie trudno się dziwić,